Bardzo dziękuję za to, że przyszła Pani do mojej kawalerki. Bardzo dziękuję za zaproszenie, ale zawsze mi się, już mówiłam, że jest fajnie. Ma Pani napisane na wizytówce osoba kontrowersyjna. Dlaczego jest Pani osobą kontrowersyjną? Mieszkając w takim kraju jak ten, mam czelność nie mieć dzieci, nie mieć męża, mieszkać sama, rozwieść się 4 razy, nie chodzić do kościoła, działać w organizacjach kobiecych, nie mieć zwierząt jako kłopotu bardzo poważnego i dużej odpowiedzialności. Aha, i nie lubię Sienkiewicza. Czy już mówiłem, że Panią lubię? Tak, dziękuję. Nieczęsto w Polsce mamy osoby, które są doceniane między innymi przez New York Times. A Pani miała też stypendium Muzeum Guggenheima. Miałem okazję być w tym muzeum nieraz, w związku z tym Piękne, wiem, nie? O czym mówimy. Tak. Jak się Pani czuje z tymi wszystkimi wyróżnieniami? Mam podobną cechę jak moja przyjaciółka Agnieszka Osiecka. Mam do swoich sukcesów stosunek taki jak do cudzych, czyli wcale nie taki pozytywny, bo ludzie nie lubią cudzych sukcesów. Ja toleruję moje sukcesy. Jaka była Agnieszka Osiecka? Agnieszka Osiecka, z którą się przyjaźniłam 17 lat, była jedyną jak dotąd osobą oprócz mnie naprawdę wolną. Robiła, mówiła i postępowała tak, jak chciała. To jest książka, to jest bardzo fajna książka. Myślę, że chyba moja najlepsza jak dotąd. Listy moje do Agnieszki, teraz pisane, czyli ja jej piszę, co to jest iPhone, iPod, internet. Ona niczego nie wie. No właśnie, co robiłaby Agnieszka Osiecka w tych czasach? Właśnie w tej książce piszę, jak powinna byłaby wyglądać Agnieszka, żeby się podobać obecnie. Więc powinna mieć dolepione paznokcie, powinna mieć doczepione włosy, potwornie nastrzyknięte usta, powinna być po liftingu, mieć obcasy 20 cm i być głupia. No, ja nie wiem, czy ona by to udźwignęła, czy... Ale czy to właśnie taki wizerunek ma Pani celebrytów, tak. Celebrytów? Tak. Agnieszka byłaby celebrytką. I szukam. 15 lat. I nawet nie trafiłam na coś lekko podobnego, ponieważ wszystkie osoby mają mieszczańskie wady. Agnieszka była prawdziwą artystką. Czym różni się życie artysty od człowieka, który artystą nie jest? Tym, że artysta ma zupełnie inną wrażliwość, dużo więcej widzi od przeciętnego człowieka, który z natury swojej jest ślepy i niewrażliwy. Ja czasami idę z kimś ze znajomych, kto nie jest malarzem na przykład, czy nie jest artystą. No nie, mi idzie piesek, który nie ma oka, na jednej nodze ma pepek, na głowie ma kokardę, ja mówię, zobaczę, ta osoba mówi, co? Facet ma na przykład włosy spięte w kucyk, z różową kokardką, a ma 80 lat, bo jest tym ex-hipisem. I ta osoba, mijając tego faceta, tak, który facet? I osoba, która się zajmuje sztuką, cały czas myśli o tym, co stworzy, co będzie robiła, prawda? Żaden normalny człowiek nie myśli o tym, co stworzy, tylko co zje, prawda? I jak pójdzie wydalanie, mniej więcej. A gdyby mogła być Pani przez 3 dni kimś z polskiego show biznesu? Proszę Pana, to a jaka jest alternatywa? Nie ma. To nie ma, biorę. I kim by chciała Pani z nich być? No chciałabym nie ma być. Wyjście na scenę 250 rencistów w busku, ja jestem zlana zimnym potem. Ja patrzę na moich kolegów aktorów, czy moich kolegów piosenkarzy, się mizdrzą już nawet do tej rampy, już wyłażą ze skóry, oni się zachowują jak taki łakomczuch, który wejdzie do kuchni, gdzie wszystko może zjeść rękami. A co Panią inspiruje? Mnie inspiruje wyłącznie cudza inteligencja. Moja własna mnie nie inspiruje. Ma Pani świadomość swojej inteligencji? Bardzo dużo. Staram się myśleć połowę tego, co mam ochotę, bo bardzo się denerwuję, ponieważ wszystko widzę, wszystko mnie boli. To nie chcę sobie psuć humoru myśleniem. Czy to Pani wybiera partnerów, czy partnerzy wybierają Panią? Czy jak ktoś chodzi do sklepu, to wybiera torebkę, czy torebka jego, no. Także czyli zawsze Pani wybiera partnerów? Zawsze kobieta wybiera partnerów. Niech się mężczyźni nie łudzą, że to oni wybierają kobiety.
mężczyźni wybierają sobie kobiety, to im się tak wydaje, bo on sobie wybierze, a ona go sobie nie wybierze i tyle go widzieli, wie pan. Samiec alfa to też tytuł pani książki, tak. Która mówi o tym, jak obchodzić się z mężczyznami. Jak obchodzić się z mężczyznami? Dla mnie u mężczyzny liczy się wyłącznie współczynnik inteligencji. Może być karłem, może być inwalidą. Nie może być niewidomy, bo wolę, żeby oglądał mój obraz. Tak, bo to jest 90% mnie. Nie mam serca do wygimnastykowanego tego, nie wiem czego. Nieczęsto się zdarza, że jest, że można utrzymywać kontakt z byłym partnerem. Mało tego, u pani jest jeszcze tak, że to partnerzy mają kontakt ze sobą. Jest XXI wiek. Zasady partnerstwa koedukacyjnego zmieniły się. To już nie jest układ, że mężczyzna, że kobieta jest szyją, która kręci głową. Bo kobieta jest głową, a szyja nie ma nic do gadania w większości związków. Taka jest prawda. Przyjaźni się z mężczyznami z mianowitej chęci, że dużo łatwiej wyciągnąć na rower faceta, namiętnie jeszcze na rowerze, niż kobietę, która sobie tipsa złamie albo i te dopinki odpadną w czasie tej karkołomnej jazdy. Czego brakuje polskim mężczyznom? Nie ma pan tyle czasu. Wszystkie mają za dużo kilogramów. Brakuje im luzu. Brakuje im uśmiechu. Brakuje im wykształcenia i często zębów. Co powinien mieć sobie mężczyzna elegancki? Mężczyzna elegancki powinien być wyszorowany i kompletny. Powinien być dobrze bardzo wychowany. A mężczyznom się wydaje, że nam chodzi o jakieś penisy. Boże, albo że o pieniądze. Nie, kobiecie chodzi o rozmowę, o czułość. Kobieta myśli, że mężczyzna jest zdolny do bycia przyjaciółką. A czy była pani kiedyś zdradzona? Według moich obliczeń byłam zdradzona dwa razy. Ja już powiedziałam, że wyjeżdżam z tego układu, ale mężczyzna zawsze czepia się rydwanu. On zawsze nie chce tak być pozostawiony jak taki pastuszek na polu sam, tylko chce, żeby go podwieźć. Mówi mu się na przykład, wiesz, kochany, do widzenia. A on mówi, kocham cię, ale już zaczyna kombinować, na co by się przesiąść, bo przecież nie będzie na piechotę szedł. Już się rozgląda. Dwa razy miałam taki wypadek, że ja już naprawdę się wypisywałam ze związku. A tu widzę, że dzwoni jakaś tam Kasia czy Basia, co do nas nigdy nie dzwoniła, aczkolwiek moja koleżanka. No i wtedy wiem, że będzie przysiadka. A co by pani zrobiła, gdyby zastała pani swojego partnera? Z mężczyzną czy z kobietą? Z kobietą. W łóżku. Ale w jakim łóżku? Jak ja nigdy nie mieszkam z facetami. Nie mieszka pani z facetami? Nie. U niego w łóżku, no to bym uprzedziła, że idę. Wolałabym z mężczyzną, bo mniejsza konkurencja. To nie jest tak. Proszę mi opowiadać, że się nie wie takich rzeczy, że nasz partner kogoś ma. To się wie od razu. Więc jakbym wiedziała, że coś takiego się szykuje, to myślę, że zawsze wygrywa ten, co pierwszy wyskoczy z samolotu, rozumie pan, no. A jak to się wie? Jak to się czuje? Ja wiem, że jak na przykład jest coś takiego, że ja kogoś przestaję kochać. Bo jak ja kogoś kocham, to cały czas rozmawiam z tą osobą. Patrzę, mówię, o taki kubeczek bym mu kupiła, bo fajny, potem myślę sobie, tak, a teraz jak będę jechała do domu, to zajrzę, czy tam jeszcze jest ta koszula, co myślałam, żeby mu kupić, prawda? I potem jest pan z jakąś osobą, już pan mu nie chce kupić koszuli, ani nic przeczytać, tylko pan myśli tak, Boże, będę musiała zadzwonić, że się spóźnię. Znowu musimy jechać na weekend razem. I to już jest ten moment, kiedy trzeba... I wtedy ja się rozstaję. A wchodzenie dwa razy do tej samej rzeki? W życiu. Dlaczego? Bo Żydzi mówią, że nie. Ale rzeka płynie. Tak, ale Żydzi mówią, że nie. A to mam do... A pani się kłóci z partnerami? Nigdy. Ja tylko przyznam na początku, że ja się nie kłócę, ale że bardzo podaję konkretne informacje. Na przykład taka informacja. Kochany,
Naprawdę zachowujesz się dość okropnie ostatnio. I zaczynam cię przestawać kochać. Chciałabym, żebyś zmienił to, to i to. Jeżeli nie możesz tego zmienić, nie ręczę za siebie, więc licz się z tym, że wkrótce możesz się ze mną już nie móc skontaktować więcej. To są drobiazgi. To się składa. A jak tak się złoży, to jest złożone. I trup. Nigdy nie nosiła pani obrączki. Nie przeszkadzało to mężom? No dlaczego ja mam mieć obrączkę? Że co, że każdy widzi, że ja mam męża? To może tabliczkę. Adres, nazwisko, co jem, tak, żeby tak ogólnie podać jakieś informacje. Ja teraz widzę, że jest taka moda, to jest chyba pisowski jakiś numeraz, że i ślub kościelny i obrączka. Za moich czasów nie nosiło się obrączek. A dlaczego nigdy nie mieszkała pani ze swoimi partnerami? Nie no, mieszkiwałam. Ale od momentu, w którym już było stać na to, żeby nie mieszkać, nie mieszkałam. Dlaczego? Przecież z biedy spali na wsi w jednym łóżku. Babcia, dziadek i dwójka dzieci, jeszcze sparaliżowany wujek. To jest wsiowy model. Królowie spali w swoich łożach. Król chodził do królowej dymać i wracał. A nie, że po prostu się naładowało do łóżka, cała rodzina ma tysiaków i przykryła się jednym kocem. Co to są za zwyczaje? Czuje się pan lekko zaziębiony. Zaczyna się pan pocić. Chciałby pan jeszcze wstać 5 razy, prawda? Napić się wody. Z drugiej strony myślę, dlaczego mnie nie kochasz i mnie nie przytulasz? Nie zrobię, Siusiu, bo przecież go obudzę. Oj, chyba zrobię. Najwyżej go obudzę. Natomiast kobiety, moje koleżanki, to już w ogóle przychodzą do mnie poradę, mówią, co ja mam zrobić z tym Piotrkiem, bo nie mogę już z nim spać w jednym łóżku. Tak chrapi i tak się rzuca, no bo ta andropauza. Ja bym to powiedział, że będziesz spała, że będziesz miała drugą sypialnię. A kawa nie wyklucza herbaty. Dzwoni do mnie, tak słuchaj, Boże, jaka była awantura. Powiedziałem, że go nie kocham, że mam kochanka. Bo ludzie mają mongolskie myślenie. Gdyby pani mogła być kimś przez 3 dni? Na pewno. Ale nie wiem, czym to jest. Zimmermanem. I grać na fortepianie. Grałabym całe dnie. I zrobiłabym sobie duży koncert i bym sobie wystąpiła i potem byłoby to, bym sobie zrobiła nagranie, a potem przestała móc grać na fortepianie. Byłoby to strasznie śmieszne. Takie piękne nagrania moje radiowe, gra Hanna Baku, ona po prostu napycham jak dzika. A tu potem się okazuje, no pojechał mnie pani coś zagra. Minęły 3 dni, Kopciuszek nie gra już na fortepianie. A co pani sądzi na temat takich osób, które wpadają w show biznes i kompletnie nic nie potrafią? Znam grycanki. Uważam, że robią bardzo złą robotę. Tak jak na papierosach, że tam grozi papieros kalectwem, to powinno być napisane na ich zdjęciach, to jest choroba. Otyłość jest chorobą społeczeństwa, to jest choroba stawów, to jest choroba kręgosłupa, to jest choroba narządów wewnętrznych, to jest zajmowanie 1,5 miejsca w samolocie. To jest paskudztwo. Powinno się ważyć człowieka razem z bagażem. Ja wyjmowałam 3 kilo z walizki, bo bym się nie chciał 100 wypłacić za nadbagaż. A obok mnie człowiek, który nie miał ani przodu, ani tyłu, był jakimś ulem napompowanym, miał taką samą dużą walizkę jak ja, tylko że on ważył ode mnie słowo honoru 100 kilo więcej. Że ten gruby to... Dlaczego on nie zapłaci? On ma nadbagaż w garniturze, ma nadbagaż, no. A jak pani ocenia ostatnie wybryki Kuby Wojewódzkiego? On jest taki strasznie chwalony przez pewną grupę osób. I takie osoby to się nazywało, jak chyba ma, że dziecko się rozgliglało. I że już dziecko traci takie... Zaczyna po prostu... Jest tak świetne, bo już ciocia babcia pochwaliła, że zaczyna być nieśmieszne. I myślę, że właśnie jest to ten moment, kiedy należy się zastanowić, na ile w danym wieku człowiek może być zabawny. A czego powinna pani życzyć? Świętego spokoju.